Wszyscy głośne brawa. Będzie bardzo trudny trik. Poprosimy o troszeczkę ciszej muzykę. Świetnie. Michał, już teraz się może skupić bardziej. Trzymamy kciuki. Będzie świeca. Uwaga. Czy teraz, czy za następnym razem. Uwaga, nadjeżdża. Uwaga. Świeca! No coś poszło, nie? Nie? Słuchajcie, dobra, żeby nie było tak, że ja tylko gadam, a mówię i zachwalam tego Michała, te bicykle. To on się tu ze mną tak dogadał, że to ja mam na tamtym świadczy. Przejdźcie, trzymacie za mnie kciuki, ja robię świecę. Nie wiem, jak mi pójdzie, bo jeszcze tu nie próbowałem jazdy. Ale jakby co, to będzie atrakcyjnie, bo jest albo bezpiecznie, albo atrakcyjnie, nie? Miejmy nadzieję, że będzie zdrowo, a bez biorę ten bicyk. Mnie się skończyło ubezpieczenie. Bezrobotni takich luksusów nie mają. O, gdzie ja tu się muszę schować? No dobra, nie będę się chował jakimiś, za jakimiś bzdurami. Po prostu nie umiem tego zrobić. Ale cisza, ale cisza, ale poszło. No i ta czarna linia na końcu naszego, naszej sceny. Ale zdrowo, zdrowa świeca. Wydaje mi się, że się zbliża się do nas. Proszę Państwa, którą mamy godzinę? 17. Piątej? Nie żartujcie. Co się, skąd pochodzi bicyk? Z jakiego kraju? A co on bicy? O której? Herwatka. Ale słuchajcie, spokojnie, tam czas się przesunął i tam piąta jest o 18, także robimy herwatkę. Słuchajcie, po raz kolejny na brawa należą się Michałowi. To właśnie on jest mistrzem stójki i to właśnie on, żeby dochować w pełni tradycji Jamesa Sterleya i angielskiej herbaty, no trzeba wyglądać nieco inaczej. Nie można wyglądać tak sportowo jak my. On się musi najpierw przebrać. Słuchajcie, jeśli mu się tylko uda, znaczy herbata będzie miała pełny napar. Trzymamy za niego kciuki, bo to nie jest łatwe przebrać się we frak. Nie mówię, że z uwagi na pogodę, nie? Bo to Anglików to generalnie nie obchodzi. Oni, jak jest takie słońce, to się cieszą. Najgorsza u nich jest ta mrzawka. No, drodzy Państwo, teraz będzie niełatwy moment. Uwaga! Jedna ręka jest. O, coś tam się rękaw zawinął. Podszewka. No i trzymamy kciuki za niego. Hej! Brawo! Ciągle siedzi na... Słuchajcie, jak, jeżeli to jest z nami Makłowicz, to ten trik jest już zarezerwowany dla nas. Parzenie herbaty na bicyklu. My rezerwujemy. Tego Makłowicz jeszcze nie robił. Uwaga! Teraz będzie cylinder. Brawa dla niego. No i drodzy Państwo, teraz podjazd do stolika. Sprytnie ten Michał sobie postawił stolik w cieniu. Słuchajcie, brawa dla niego za taką kreatywność. Patrzcie, stolik jakby ciągle jest w słońcu, ale on się jakoś postarał ustawić chyba w cieniu, chyba że będzie chciał mi zrobić na przekór. Ja go odkryłem, to on teraz pokaże, że jednak nie odchodziło. No, troszkę daleko chyba. Jeszcze jeden podjazd, tak jest, drodzy Państwo. No, ja powiem tak, bo ja też herbatę czasami parzyłem, ale kiedy herbata jest parzona po jeździe na wysokim poziomie, to nie jest naprawdę łatwe. Kiedy ten teren jest z góry, to też nie jest łatwe. Trzymamy kciuki. A ja zbieram zamówienie. Kto ma ochotę napić się? No, ja wiem, pogoda jest taka, żebyście się pewnie tutaj herbaty z lodem napili, ale no niestety, słuchajcie, o 17 Anglicy piją gorącą herbatę. Najczęściej Earl Grey i sobie ciasteczko do tego też dorzucają. Kto ma ochotę na herbatkę? Choćby ją przyjąć, zamówienie. Chyba pani była tutaj pierwsza, zapraszam panią do mnie. Brawa dla pani, która ma imię? Nina. Pani Niny. Zapraszamy pani Ninko. No i teraz Michał już dzwoni. Piąta wybiła 20 minut temu w Polsce. No, 25 minut temu. Pani Nino, pije pani mocną czy słabą? Słabą. Słabą herbatę. To jest jakby znaczne ułatwienie dla Michała, ale ja myślę, że trochę mocniejszą, troszeczkę mocniejszą. No, nie jest tania ta angielska herbata, no ale już nie przesadzajmy, przecież w końcu kurczę blade, jak to się mówi,